Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Black Myth Wukong. Lecimy, mamy nową drogę, nową bramę do otwarcia. Dodatkowo zdobyłem też jakąś umiejętność, dzięki której w trakcie biegania ładujemy jakby moc broni po to, żeby uderzyć z większymi obrażeniami. No ciekawe, ciekawe, zobaczymy. Okej. Tego jegomościa już znamy. Tylko że jakaś inna jego wersja chyba. Właśnie, przydałoby się powrócić do pierwszego poziomu i wyeliminować tego przeciwnika wreszcie. Nie wiem, czy już jestem gotów. Może poczekam jeszcze trochę, ulepszę bardziej postać. W każdym razie, no zobaczymy jak ten. Okej, walka jest naprawdę ciężka. Jak się to dzieje. Ale mi spani dał. Będzie się leczył. Teraz muszę wszystkich rozwalać bardzo szybko. Węże. Get it now!
Wykon! Yes! Pokonano! No ale to był trudny przeciwnik, proszę bardzo, i trofka. Pierwszy naprawdę trudniejszy przeciwnik. Ciekawe, co za niego otrzymamy. O kurde. Musieliśmy to zrobić. Nie było innego wyjścia tak naprawdę. Tamtego pierwszego mogliśmy ominąć, ale powrócimy. Może nawet zaraz. Ciekawe, gdzie jestem teraz. Peleryna przeciwogniowa, naczynia, niech wszystko inne spłonie, dbam tylko o mego mistrza, szybko dajcie mi to. The fireproof mantle. The great sage borrowed it from Virupaksha. How did it end up here? You must have freed that miserable soul. Oh, such is it. A, tutaj będzie coś. Kolejny gong. Nie mogę tego gongu uderzyć. Okej, przydałby się miejsce odpoczynku jakieś. Tutaj, okej. Okay. Zobaczmy, czy nie mamy może przedmiotów potrzebnych do zakupu, do ulepszenia tykwy. Two drops, honey. No nie. Szkoda. Next time, down a few mouthfuls in one go! Okej, czyli tutaj będzie miejsce odpoczynku. Na górze. Przynajmniej tak mi się zdawało. A co to jest? Wonne pnącze jakieś. Okej, jest miejsce odpoczynku. Zobaczmy, ile iskier mamy. Możemy coś wytworzyć. Wytworzyć możemy pancerz. Ciekawe. Zadaje dodatkowe obrażenia wrogom po przełamaniu ich unieruchomienia. Po przełamaniu unieruchomienia wroga ogromnie skraca czas odnowienia zaklęcia unieruchomiającego.
tutaj też mamy różne. A, to do tej maski. Może na razie darujemy sobie wytwarzanie. Przydzielimy za to iskry. Tak, to weźmiemy. Zmniejsza ogromnie koszt wytrzymałości skoków. Tak. Każdy poziom talentu umiarkowanie zwiększa koncentrację uzyskiwaną dzięki doskonałym unikom. Też fajne. A co mamy tutaj? Każdy poziom talentu zwiększa znacząco tempo regeneracji wytrzymałości, kiedy poziom zdrowia jest powyżej połowy. O, dobra. No i dobra. I może wróćmy. O, właśnie. Dlatego, że chciałbym zobaczyć z tym bossem. A zobaczmy, co to jest. No, ciekawa moc. Dużo większe obrażenia. Unieruchom czerwone pływy? Ej. No dobra. Nie ma go! Ale to motyw, czyli że on poszedł na tą inną miejscówkę i już go, to był ten sam, ale jazda, okej, no to już go tutaj nie ma. Czyli gdzie teraz tak naprawdę się udać? Okej. Ciekawe, czy żebym go wcześniej zabił, czy on później by był w tamtym miejscu. No już tego się nie dowiem, ale jest to, no, ciekawe. Okej, w takim razie wróćmy do wielkiej komnaty. Jako, że to jest ostatnia miejscówka, w której zakończyliśmy, i zobaczymy, gdzie możemy się jeszcze dostać. Okej, tutaj odbyła się właśnie walka. Ej, ale dziwne. Okej. Co jest? Dlaczego nie mogę? Przejść muszę wszystkich wybić? Ale tych przeciwników jest coraz więcej, oni się odnawiają.
nie, no to jest... Ale bez sens. Nie da się przejść dalej. No tak, bo wtedy nas przeniosło też. Bardzo dziwne. Nie do końca wiem, gdzie teraz się udać mam. To już nic nie ma. No to bagna, no to na tych bagnach walczyliśmy. Tutaj może. No w tej grze bardzo łatwo jest się zgubić. To jest na porządku dziennym, że tak powiem. Okej, wzgórza. I teraz tak. O proszę, a tutaj druga strona. A z tej strony mogę. Dziwne. Bo tutaj chyba przed chwilą właśnie walczyłem z tym bossem. Ale nie mogłem przejść. Tutaj był ten boss, dobra. Znaczy nie boss, tu był chyba NPC. Nie ma go tu już. Okej, no biegałem już tędy w poprzednich odcinkach. Hmm.
Aha, nic więcej nie ma. Ładnie, iskra. Tu to w ogóle się zawróciłem. Tu była też walka z bossem i tutaj mieliśmy dwie drogi. Ta prowadziła tak. Dobra, a zaraz, a gdzie prowadziła tamta? Aha, a ta prowadziła tylko tutaj do gonga. Okej, dobra. W takim razie pobiegnijmy jeszcze tutaj szybko. No tak, i tutaj bagna. Tutaj też była walka z bossem. Go wykończę. O, to jest już nowa miejscówka. Tutaj nie byłem. Na 100%. O, pięknie. Maksymalną manę nam zwiększa tym razem. Ale ta gra ma klimat świetny. Ta muzyka, te krajobrazy. Te szukanie przejścia, to wszystko jest jakby świetną całością. Tworzy spójną całość, o, może tak. I teraz mamy dwie iskry, więc przydałoby się znaleźć miejsce odpoczynku. Thank you.
mkniemy dalej. Halo, bardzo ładnie. Ktoś tam na mnie czeka. Możesz ty. No i mamy miejsce odpoczynku. Jeszcze przyznajmy iskry. Fajnie by było te postawy też wykupywać. Okej, okay, no i dobra, ja również sobie w tym momencie zakończę ten materiał. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału, dzięki za oglądanie i pozdrawiam!